Witam was serdecznie. Dzisiaj zobaczymy, co mamy do zrobienia w dniu kolejnym. Jest wtorek, a naprawdę jak zawsze jest w cholerę. Mogę tylko wybiórczo pokazać wam, co jest do zrobienia, bo czasami sami już nie wiem, co jest do zrobienia. Ale wczoraj chyba dostałem model Canona G3411. Postanowiłem wam pokazać, bo to jest praktycznie cała gama 3400. Pokazywałem, jak to odblokować niejednokrotnie, natomiast 3411 jeszcze nie. Nie jest ona zablokowana, ale ma problem właśnie taki, zobaczcie. Kiepski wydruk. Klient mi informował, jest to układ CIS-owski, te same wkłady co i wszędzie i zobaczcie, podstawową rzeczą na pewno, jak już widzicie, puste wężyki. Słuchajcie, zróbcie to sami, puste wężyki to nie jest problem, bo jest taka opcja w oprogramowaniu, mam nadzieję, że zobaczcie, puste wężyki. No niestety, jeżeli są puste wężyki, no to co tu ma pluć? Nic, nie może nic pluć. Zgodzę się, że wtedy jest problem. Czyszczenie głowic nic nie pomaga, moi drodzy, ale producent był na tyle wyrozumiały, że pozostawił w oprogramowaniu od 3411 coś takiego, jak zobaczcie. Ja wam to pokażę, gdzie to jest. Mam nadzieję, że dojdziecie do tego sami. We właściwościach drukarki G3010, czyli cała ta seria, w preferencjach, moi drodzy, w obsłudze i preferencjach jest coś takiego, jak mamy tak, czyszczenie, jeżeli jest kiepska jakość, to wszystko jest opisane, dokładne czyszczenie, wyrównanie głowy, sprawdzenie dysz i przepłukiwanie atramentem, czasami jest to płukanie systemu w innych modelach jak 3400 podane, natomiast w tym modelu jest to przepłukiwanie atramentem, czyli wypełnia przewody atramentu i głowicę drukującą atramentem. To wtedy klikamy i wtedy ta procedura wykonaj i zaraz zobaczymy, co się będzie. Dobra. I teraz ta procedura czasami kilka chwil trwa, żeby wypełnić te wszystkie przewody atramentem. Jest to układ CIS-owski, czyli zauważcie, zbiorniki z tuszem i droga, którą atrament musi przebyć, zaciągane przez pompkę, która tam jest, ona nie ma jakiegoś mega dużego podciśnienia, nie wiadomo ile, bo przecież to by wszystko porozrywało, wyleciało, natomiast pod ciśnieniem przepłukuje, czyli przeciąga atrament ze zbiorników, tam gdzie jest CIS-owski, do głowicy. Ta opcja w Canonie bardzo pomaga w wielu przypadkach. Są ekstremalne przypadki, chociaż nie wiem jaka tu jest, chociaż podejrzewam, że będzie ok. Ekstremalne przypadki, która to nie pomoże nam nic zrobić, nawet żadne płukanie systemu i tak dalej, trzeba głowicę wymienić bądź ją czyścić. Natomiast jeżeli ją czyścicie, tą głowicę manualnie, czyli nie systemowo, wytargając ją ze środka, jest bardzo to prosto zrobić, musicie uważać, bo innokrotnie zdarza się tak, że one trafiają już za późno do mnie, czyli wiecie, jak to zdemontować, natomiast nie wiecie, jak się z nią obsługiwać, żeby jej nie uszkodzić. To jest bardzo delikatna rzecz elektroniczna, nie możemy tego dotykać w tych częściach elektronicznych nagminnie. Elektrostatyka, czyli wszystko, te ładunki są na nas, wystarczy większy przeskok i wtedy jest kicha. Już ktoś do mnie dzwoni, ale muszę już w tym momencie poczekać. Mam nadzieję, że nikt nam nie przeszkodzi tego pukania głowicy. Bynajmniej ja jeszcze, moi drodzy, nie mogę nikogo do sklepu wpuszczać, a zobaczyłem, że już tam ktoś w międzyczasie się może do nas wkraść. Ale żeby nie przerywać tego filmu, niestety będę musiał zamknąć, choć na chwilę, bo chciałbym to przeprowadzić. Nie przerywać tego nagrania, z tego względu, że nie wiem, kiedy mi się zdarzy ta drukarka jeszcze raz na serwisie. Chciałbym z wami zobaczyć, czy to pukanie systemów G3411 coś daje. Ja podciągnę klapę na chwilę. Zobaczcie, jak już widzicie. Mam nadzieję, że widzicie, że ten cały układ już jest zalany atramentem. Teraz telefon komórką. To już odbiorę. Halo, słucham? Dzień dobry. Tak. Tak. Tylko i wyłącznie nowa, nie mam innych. Ale to są wszystkie tak nazywane, bo one muszą być sprawdzone. Nikt się pod tym nie podpisze, że jak ktoś pan to sprawdza, inaczej to, że tak powiem, zanotuje, nie? To jest takie ogólne nazewnictwo w ostatnich czasach i to dość nagminne, jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny, nie? Gwarancja, wszystko jest jak najbardziej, będę tylko musiał panu uzbroić ją do transportu i to tak będzie wyglądać.
Dobrze. Tak, dokładnie ten moment. Niech pan wyśle, bo ja w tym momencie jeszcze w trakcie serwisu, także jeszcze się będziemy kontaktować telefonicznie, dobrze? Dobrze, w porządku, to ja czekam. Dziękuję, do widzenia. Już musiałem to zrealizować, ale dobrze, to była kwestia zamówienia, ale to jest moja praca od podszewki. Pięknie się ten cały układ napełnił atramentem. Idealnie, powiedziałbym nawet. Teraz jestem bardzo ciekawy, jaki będzie efekt właśnie po czyszczeniu układu. To dość długo trwa, bo no, musi przessać ten cały atrament. Także, moi drodzy, jestem sam ciekawy, czy to tylko wystarczy. Lepiej, ja rozumiem, lepiej przynieść na serwis, żebym to zrobił, bo chodzi o to, że już dzisiaj wam wspominałem, jednak głowice tych drukarek Canonów, jak i innych również, ale Canony zauważyłem, są bardzo delikatne i jeżeli kiepsko się z nimi obchodzimy, może być problem uszkodzenia, później jest niewykrywany i żadne resety, słuchajcie, nic nie pomogą. Czy to wewnętrzne, zewnętrzne, trzeba po prostu zmienić, a głowica do Canona niestety jest bardzo droga. Ta opcja na ogół trwa trochę, już poczekamy. Nie jest to jakieś nagminne, mega długo, ale już idealnie wszystkie wężyki są napełnione atramentem. To widzicie, w jednym kanonie, jak się nazywa to czyszczenie systemu, a w tym momencie nazywa się to jak? Przepłukiwanie atramentem. Może nazewnictwo może zmylić, bo w jednym filmie powiem tak, pytacie mnie, że u was tego nie ma, a tutaj jest przepłukiwanie atramentem. Czyli no, kwestia nazewnictwa tego samego producenta. No długo to trwa, aż pęcherzyki powietrza, zobaczcie, jak to widzicie. W sekcji żółtej, jak w akwarium. I co teraz? Czyżby to już było to? Zaraz wydrukujemy wzór testu. Jestem naprawdę, moi drodzy, ciekawy, jak to zadrukuję. No dalej, dawaj. Możliwe, że to już jest koniec, ale to jeszcze kanon, samo przygotowanie kanona do druku to jest czasami katorga. Oczyszczenie układu atramentu jest to procedura bardzo, bardzo czasochłonna z tego, co widzę. Można powiedzieć, że około 5 minut, jak nie lepiej. Ale myślę, że to kompletnie pomoże. Myślę, że zaraz po przepłukaniu, czyli przez przeciągnięciu atramentu,
będzie musiał, krótko mówiąc, 4 razy opcję czyszczenia głowic zrobić, każdej sekcji osobno. No trwa to, ale już nie będę przerywał. Patrząc za to, że układ był całkowicie pusty, jakby wylany z niej atramentu i tak. Jest w sumie po jednym myczy płukaniu aż tak daleko to doszło. O! Skończyło się, słuchajcie. Nie wiem, jak to trwało, ale naprawdę. Wzorek. Okej. No i zobaczmy, co to nam dało. No to nam dało, że mamy taki efekt, słuchajcie, zobaczcie. Nie można się niczego czepić. Niewiele zrobiłem, ale z filtrem nagrałem specjalnie dla Was, żebyście wiedzieli, że można to zrobić samodzielnie i czyszczenie głowic nic nie pomaga, ale pukanie atramentem całkowicie załatwiło nam sprawę, tak? Ja jeszcze tutaj, bo ona trafiła do mnie na serwis wczoraj, zrobię kilka czynności konserwacyjnych, jeżeli chodzi o prowadnicę papieru, jeżeli chodzi o rolki poboru papieru. To wszystko zrobię, natomiast dobrze nie była grzebana głowica, bo można by było ją uszkodzić, zobaczcie. Dziękuję za atencję, nie wiem jak to trwało, ale będzie przydatne. Pukanie, czyszczenie systemu, to są opcje, które kanał udostępnił w momencie, kiedy zerkniecie, że wasz cisowski układ jest empty, pusty. A ten nie jest. Ta drukarka dużo nie wydrukowała. Ona ma 761. No co to jest? Słuchajcie, to jest nic. Dziękuję za atencję. Uciekam do pracy. Dzięki. Cześć.